Siemanko, witam w kolejnym odcinku z Duel of Champions. Dzisiaj sobie gramy moim długo oczekiwanym friasem, czyli księciem. Zaraz wam powiem dokładnie, czego księciem. Tak, bardzo może być. Księciem Zagłady kontra Garant Poszukiwacz Niezgody. Jak widzieliście, jest to turniej, w którym jestem 1 na 1, czyli tak naprawdę jeżeli teraz przegram, to będę 1-2, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jestem na przegranej pozycji. Ale nie można też od razu tak sądzić, prawda? Od razu chciałem powiedzieć, że to jest typowy rażdek, ponieważ gram na 5 piąstkach i 4 magii. Plus dodatkowo jest gdzieś tam schowany w talii jeden Remageddon, gdybym był naprawdę w dupie. A poza tym wszystko po staremu. I dzisiaj chciałbym omówić wam... opowiedzieć o trzech rzeczach. Powiedzieć coś... Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale widzę, że stać mnie na typowy, znaczy typowy, na bardzo mocny rush, tak więc to wykorzystam, ponieważ sobie od razu za 6 wbijamy przeciwnika w trzeciej turze, co mnie bardzo cieszy. Talia składa się z 60 dokładnie kart. Wszystkie karty będziecie mogli zobaczyć na koniec filmu, ponieważ w tym momencie, znaczy na koniec filmu, dokładnie pewnie po tej bitwie je zobaczycie. I rushujemy oczywiście dalej, jak tylko można. Bo czemu by nie? Jak widzicie, on mi daje po 2, ja mu po 4, co mi się bardziej opłaca. No ale cóż, teraz będzie trzeba przejść trochę bardziej do wystawienia stworzeń niż do samego ataku. Czyli dokładnie ofensywy, bo się zatrzymamy. Mam znowu strasznie głośno słuchawki, ale nie chcę jej ściszyć, bo coś sobie zrobię z dźwiękiem. Tak więc nie poddajemy się, tylko ustawienia dźwięku. Wybaczcie, pewnie nie będziecie teraz nic słyszeć, przy okazji, że sobie przyciszyłem mikrofon, tak więc z jednej strony się cieszę, że mi się zrąbały poprzednie nagrania, a z drugiej jestem wkurzony. To mi coś da? Da mi zabicie jednego stworzenia, które by mi zabiło obydwa. Bardzo mnie to cieszy, przesuniemy się tutaj. I teraz on mi wbija niestety 4, ale to nie jest deck do blokowania. Tutaj można się bloczyć tak naprawdę, jak się nie mylę, z tworzeniami tego typu. A takich jest tylko jeden. I chyba sobie nawet go teraz wystawię, ponieważ on nie ma jak mi go zabić, chyba że walnie fireballem. No, to będzie bardzo mądry pomysł z mojej strony. Pierdakniemy tak. Tutaj tego pana zblokujemy. A czemu? Ponieważ tu jest 2 damage, a tu jest 3 i zawsze jeden damage naprzód, prawda? No dobra, ale miałem powiedzieć o 3 rzeczy. Pierwsze to jest Hearthstone. Open beta Hearthstone'a podobno, nie jestem tego w 100% pewny, ale podobnież ma wyjść 16 grudnia, tak więc jeżeli nie będzie, to pewno pojawi się tylko livestream. Plus oczywiście dostaniecie na świeżo odcinek z tego. Poza tym, wracam do nagrywania. Mam już nowy mikrofon z słuchawek Logitech G35 i od niedawna wiem, że takie same ma Royom, przypadek nie sądzę. I bardzo mnie to też zaciekawiło, tak więc sobie sprawdziłem. A ogółem o tych słuchawkach się dowiedziałam w odcinku Technikali Roka. Link do nich macie oczywiście w opisie. Ojej. To było bardzo nieładne. Teraz do Rasha nie chcę przechodzić tak w sumie do końca. Dlatego, że... Pao, no dobra. To mi się przyda do zabicia jego, nie stworzenia, jego. Żałuję tylko, że Pao nie może na przykład wejść tutaj i zdjąć tego. Albo na przykład zamienić się na chwilę miejscami, zabić i ten by wszedł i za... Fireball? Niespotykane. Mógł mnie zostawić na 3 HP. No ale jak widzimy, przeciwnik tutaj ostro gra i to, że to powiem bardzo ostro. No to będziemy musieli niestety przejść do defensywy. Co nie bardzo mi się podoba, w sumie... W ogóle mi się nie podoba, bo ja... Ten deck złożyłem nie pod defensywę, tylko pod ofensywę, ale cóż. W ten sposób mamy czysty stół, dodane wszystkie możliwe surowce, jakie potrzebowałem. I możemy na spokojnie sobie, prawda, grać. Dobrze, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć jeszcze o Duel of Champions i o słuchawkę. To może na słuchawkę, bo duelo tak... Duel duelem, prawda? Właśnie to jest na Armageddon. I teraz tak, tego, a hardkorzym. Mamy 2 fire
bilet. Firę bilet zrobimy w ten sposób. I tu nic nie chcę dodawać. Tak. Albo nie, 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 przepraszam, tak chcę, dodam sobie w to, żeby w razie czego móc piznąć mu Armagedon. No dobrze. Słuchawki były kupione za cenę 320 zł. Nie wiem, czy o tym mówiłem, mówiłem o tym wiele razy, ale również wiele razy straciłem nagranie. I teraz tak. Myślę, że to będzie odpowiedni moment na rzucenie Armagedonu. Myślę, że to będzie śmieszne, ale owszem, to będzie bardzo odpowiedni moment. Dobrze, tak więc graj, panie. Ja was na chwileczkę przepraszam. Jak widzimy, wymieniamy się teraz czarami. Hurra! Dobrze, muszę zniszczyć każde stworzenie, ewentualnie je zablokować. No, jak widzę, bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada. Dlatego, że nie ma w tym momencie żadnego stworzenia. O, jest, w końcu stworzenie. Tak więc teraz, kto pierwszy kogo zrejdżuje? To jest bardzo ciekawa walka i myślę, że to będzie na jeden odcinek wystarczy. I albo zajmę jakieś dobre miejsce w turnieju, albo spadnę na maksymalnie szóste, ponieważ dwie osoby wyszły z turnieju, jak nie trzy. Chyba trzy. No dobra, zapakowujemy się i zabijamy. 6-4-4, on chyba gra na 6-6-6. Ajajajajajajajaj, toż mi się nie podoba. Wystawmy tego. Nie wiem, no ja go nie mogę zaatakować, tak? Zaraz, a on dostanie tarczę, to mnie zabije. Szkoda, bo bym bardzo wjechał, bo w tym momencie mu wjechał za 1, 2, 3, 4, 5, za 6 damage'a. Kurczę, przeciwnik mnie stara się bardzo łatwo, bardzo szybko o, pięknie. Tylko, że widzę, na Armagedonie nie gra? Nie gra. Dobrze. Dobra, ale może skończyłem gadać o słuchawkach i to zacznę gadać sobie o Duel of Champions. A propos Doca, w Docu właśnie od niedawna jest nowy patch, który się nazywa 5 wież. Doszło w nim dodatkowy, tak jakby frakcje, to są budynki, frakcje, no. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, nie będę mu dobierał żadnych kart, na to nie ma co liczyć. Jest to dokładnie nowy rodzaj kart. Niestety tutaj przegraliśmy, bardzo, bardzo dla mnie szkoda. No cóż, pewnie jak zwykle nic nie wygrałem. Ale pojedynek był bardzo epicki, to musicie przyznać. No i właśnie to jest śmieszne. Raz byłem trzeci i ja nie dostałem nagrody, a gościu dostał na przykład nagrodę gościu, który był siódmy, a teraz byłem piąty i nie dostałem nagrody. No cóż, to zagramy sobie jeszcze jeden rankedzik i powiem wam tak. Te pięć... Czekaj. Właśnie to w sklepie można zauważyć. Pięć wież dodało nam coś takiego jak... Przepraszam, chciałbym pokazać. Jak budynki. O, nie, pakiety. I to ma właśnie pakiety pięciu wież oraz zestaw pięciu wież. Ogólnie doszło też dużo nowych kart typu... Nie wiem, czy bohaterowie doszli, ale na pewno doszło dużo nowych stworzeń. I przede wszystkim zmieniło się też to, że można dodawać jedną kartę do wielu talii. Jak widzicie, taką mam jedną, jest ona w tej talii. Klikamy gotowe, przechodzimy do mojego Friasa. I co my tutaj widzimy? Tą samą kartę. Czyli po patchu doszło możliwość dodawania jedną kartę do wielu talii, co jest dla mnie genialne. I właśnie teraz mamy zmienione takie coś i tutaj są budynki. W tym momencie nawet mam budynek, nawet o tym nie wiedziałem. Jest to ukryte dodge, jak widać to wymaga piąstek i łutu. A bodajże teraz wam powiem, jak zresztą to wygląda. No, reszta wymaga... Nawet są, które wymagają piąstek i magii, to mnie bardzo cieszy. Ale widzę, że tylko ta mogłaby mi się przydać do tej talii w tym momencie. Ewentualnie wieża ogrodnika. To są fajnie, ponieważ to łączy niektóre możliwości, na przykład truciznę, nekro daje inferno, albo regenerację dla jakoś tak. To jest bardzo fajne połączenie, a teraz na koniec tego ciekawego, mam nadzieję, odcinka, gdzie moja talia przegrała jak zwykle, bo jestem leszczem. Ale ogólnie talia jest bardzo fajna, tylko że po prostu, no... Ja nie jestem dobry, umówmy się. Pamiętajcie, 5 piąstek, 4 magii macie często zapisane w tytule, ale cóż. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to mamy 2 tygodnie treningu i 3 tygodnie
najemników plus miesiąc tańczących płomieni w sztukach czy 37 stworzeń, 4 maniaków, 4 sukubów, 4 szaleńców, 1 piekielny imp, 2 czekających w zmroku, 1 rozszalały maniak jest zamiast bodajże drugiego impa, bo nie miałem. Ale jak widać ostatnio mnie, znaczy nie było chyba tego, nie, nie było, ale ostatnio mnie on zabił właśnie. Poszukiwać śmierci z pałą jest 1, miałbym 4, mam tylko jednego. Niszczyciel w sztukach 4, Cerber razy 3, Czart w sztukach 2, Lilimki 2, 4 pustoszycieli, 1 niewolnik demonów zamiast bodajże, nie pamiętam. A to służy mi jako bloker głównie. 1 siewca zagłady w razie takiego typowego rage przykładowo przeciw Krakowi, jak nie mam żadnych czarów. 2 maniaki ogni piekielnych, jakieś mocniejsze stwory, żeby zablokować jeszcze dodatkowo być może zabić. I na typowy late game już osiłek Urghar, jak już nie mam tak naprawdę co zrobić. A z magii bardzo mało, ognisty pocisk sztuk 4, 2 dispele, czyli rozproszenie magii, 3 wewnętrzne płomienie, niestety tylko tyle mam, zamiast 4 jest właśnie ognista broń, 3 kule ognia, które... Jak widać mi ostatnio doszły, jeżeli się nie mylę, nie wiem, nagrałem to już chyba 4 raz, tak więc mogę się pomylić. I niestety nie mam 4 i na typowy late game właśnie Armageddon, jakbyśmy byli w dupci. Tak więc to jest tyle z tej talii. Ja nagram jeszcze pewnie kilka odcinków z niej, ale mam nadzieję, że wam się to spodobało. Mam nadzieję, że mój głos jest lepszy po zainwestowaniu w lepszy sprzęt. No i przede wszystkim zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz polecenia mojego kanału. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!